To, co spotkałem w zestawie, było naprawdę pozytywnym zaskoczeniem. Ale jest w tej klawiaturze też jedna rzecz, przy której producent ewidentnie mija się z prawdą. Absolutnie świetny akcent. Ale zaraz, przecież ta klawiatura nie jest bezprzewodowa. Mam nadzieję, że dzisiejszy głos, który jest odrobinkę nosowy, mi wybaczycie, no ale znowu się przeziębiłem. Natomiast przeziębienie nie oznacza, że o godzinie 23:25 nie mam zamiaru siąść do kolejnego filmu. Właśnie mam zamiar to zrobić. No i dzisiaj zapraszam Was na materiał dotyczący bardzo ciekawej klawiatury, do której początkowo byłem dosyć, powiedzmy, sceptycznie nastawiony, ale kiedy do mnie przyszła, to stwierdziłem, że jak się zaskakiwać, to pozytywnie. Oto Junzi IF98, czyli 98 przycisków zamkniętych w formacie 1800. Zapraszam do oglądania. Absolutnie fantastyczny layout pod kątem produktywności prosto z Dalekiego Wschodu. Tak mogę określić to, co w tym momencie widzicie. Junzi zwyczajnie mi zaimponowało, chociaż to nie jest klawiatura, która pozostaje jedyną słuszną w tej konwencji, natomiast w sytuacji promocji może być znacznie ciekawsza niż zakładacie. Zacznijmy od tego, że to, co spotkałem w zestawie, było naprawdę pozytywnym zaskoczeniem. Przede wszystkim przewód, który jest skręcony, co prawda bez oplotu, ale bardzo przyjemnie się prezentuje na biurku. Do tego krótka instrukcja obsługi, no i kick-up puller oraz switch puller w jednym, a to dopiero początek. Idąc dalej, mamy oczywiście klawiaturę, pakiet switchy, które są dopasowane do całej konstrukcji. Jest ich 6. Po co? Zaraz Wam powiem. Dodatkowe kick-upy też znajdziecie w pudełku i co warto zaznaczyć, te kick-upy wraz z obecnymi na klawiaturze tworzą nam pełen zestaw, który sprawia, że finalnie możemy wykorzystać zarówno w klawiaturach 60%, 65%, 100%. Absolutnie świetny akcent, który przy okazji uzupełniono o notes, no i naklejki w formie kotków. Te na Instagramie zrobiły prawdziwą furorę, każdy pytał, z której to klawiatury, no bo mamy tutaj kotka chlebka. Ale spójrzcie sami, jak to wszystko zostało fajnie skomponowane. Prywatnie skupiłem się na testach na wariancie zielonym. Obudowa jest półprzezroczysta, z lekko, nazwijmy to, szronionego tworzywa. Jest też wariant czarny, ponownie półprzezroczysty, ale dzisiejszy biały ma już obudowę pełną i muszę przyznać, że on też bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Jest taki stonowany, przyjemny, ta biel wpada w delikatnie żółtawe odcienie. Wracając jednak do zielonego gagatka. Odcienie naprawdę fajnie się komponują, zarówno z błękitem, jak i turkusowymi elementami zawierającymi się w kick-upach, czy całym aluminiowym plejcie. W mój gust trafia także spód, jest czystym, ale uwagę zwróciłem na następujące rzeczy. Po pierwsze, element ozdobny w formie złotego paska. Bardzo przyjemny dodatek. Po drugie, napis key nowo osadzony na aluminiowym wkładzie, dającym kilka gramów do całej wagi. Po trzecie, nie ma nóżek do regulacji kąta nachylenia, a po czwarte, klawiatura ma obszar zarówno pod switcha do uruchomienia, jak i klapkę do schowania odbiornika 2,4. Ale zaraz, przecież ta klawiatura nie jest bezprzewodowa. Ano nie jest, dlatego jestem poniekąd zaskoczony obecnością tych dwóch miejsc w samej obudowie. Tutaj mamy port USB typu C. A co jeżeli powiem Wam, że ta klawiatura ma jeszcze jedną skrytkę? Ano ma, znajduje się w tym miejscu pod ozdobną plakietką. Piękne fale, bardzo mocno pachnące takim orientalnym vibe'em, można wyciągnąć, a tutaj cztery dodatkowe sokety pod switchem. No i można tutaj umieścić właśnie 4 z 6 switchy dorzuconych do kompletu, a dwa kolejne są zapasowe. I to jest moim zdaniem świetna rzecz. Chcecie 4 przyciski więcej? Proszę bardzo. Nie chcecie? No to w tej sytuacji zostawiacie sobie tą ozdobną wkładkę, czego prywatnie dokonałem i moim zdaniem klawiatura w ten sposób prezentuje się bardzo ładnie. Kwestia wyboru jest tutaj cenna, tak po prostu. To, że klawiatura nie oferuje designu floatki, jest oczywiste, zresztą sami to widzicie. Jak z solidnością? No całość lekko pracuje, natomiast przynajmniej w obu moich egzemplarzach nie dostrzegłem żadnych większych trzasków, po prostu ze względu na tworzywa nie jest to klawiatura tak sztywna jak... Zostawmy ten temat, ale warto było wspomnieć, że nie jest to też klawiatura wybitnie elastyczna, a pamiętajmy, że IF98 jest klawiaturą typu gasket mount, aczkolwiek ten gasket jest tutaj dosyć mocno hamowany przez samego plate'a, który jest aluminiowy, no i dzięki temu ta gibkość... No nie jest to najbardziej gibka klawiatura podczas klikania, z jaką miałem do czynienia. Wręcz powiedziałbym, że ta jej praca jest marginalna, a nawet mikroskopijna i poniekąd ten gasket bardziej wpływa moim zdaniem na akustykę, aniżeli odczucia płynące z pisania. Poza tym, skoro już mówimy o akustyce, mamy tutaj również dwie warstwy wypełnienia między plate'em a PCB. Przede wszystkim cieniutka warstwa pianeczki, która trafia bezpośrednio pod switch. W zasadzie nie jest to nawet warstwa pianki, a takiego cieniutkiego silikonu, zaraz będziecie mogli to zobaczyć na przebitkach. A poza tym mamy tutaj
również wypełnienie między samym plate'em a PCB to też jest silikon, około 4 mm, praktycznie taki sam, z którego zbudowano, złożono gaskety i to wszystko sprawia, że ta akustyka jest tutaj naprawdę bardzo sympatyczna, muszę przyznać, chociaż ma swoje określone walory, o tym powiem Wam za chwilę, ale zanim pogadamy o samej akustyce, o klikaniu, no to warto by było skupić się także na switchach, bo switche też wpływają na brzmienie samego urządzenia. Dzisiejszy Junzi występuje z różnymi wariantami Gateronów. U mnie Yellow Pro, fabrycznie przesmarowane w zielonym egzemplarzu, aczkolwiek w białej wersji mam customowego switcha od samej marki Junzi. I powiem Wam, że oba są bardzo przyjemne, satysfakcjonujące. Switch Junzi jest podobnie jak Gateron pięciopinowym liniowcem i działa zaskakująco gładko, ale w opozycji do Gaterona nie jest on fabrycznie przesmarowany. I sklasyfikowałbym to wszystko następująco. Jeżeli nie macie ochoty kombinować ze swoją klawiaturą, bierzcie switch od Gaterona, ale jeżeli macie ochotę kombinować, spróbować czegoś nowego, no to wtedy switche od Junzi są jak najbardziej ciekawym wyborem. Przyznam, że nawet jeżeli nie są one przesmarowane, to wykazują bardzo marginalną szorstkość, a poza tym delikatne pingowanie, więc muśnięcie slidera, muśnięcie samej sprężyny i powinno być wszystko w porządku. Zresztą jednego switcha sobie dla próby przesmarowałem i pracuje on bardzo, ale to bardzo dobrze. Ale jest w tej klawiaturze też jedna rzecz, przy której producent ewidentnie mija się z prawdą. Chodzi konkretnie o keycapy. Są piękne, ładnie wykonane z czystą, schludną legendą rozmieszczoną od lewej strony. Są to PBT-ki i doubleshoty, które nie przypuszczają podświetlenia, pozostają dosyć grube, ale producent na swojej stronie określa jako profil OM. Nie pasowało mi to od samego początku. Wziąłem zatem OM-a z klawiatury, która rzeczywiście OM-em dysponuje. Wziąłem także kilka wariantów Cherry Style i wszystko patrząc na wysokość poszczególnych rzędów wskazuje na to, że te obecne na IF98 to są właśnie Cherry. Co do ich jakości nie mam żadnych pstryczków, fajna, przyjemna struktura z taką bardzo marginalną ziarnistością. Jest ok. Hot swap obsługujący 5 pinów, układ północny, są też diody RGB. Jeżeli chodzi o stabilizatory, są to plate mounty, no i delikatnie przesmarowane, natomiast uważam, że zawsze można je dosmarować, aczkolwiek jeżeli chodzi o brzmienie, wypadają całkiem sensownie. W zielonym egzemplarzu można było zauważyć odrobinę więcej cykania, natomiast nie zauważyłem jakiegoś większego grzechotania czy nierówności, które irytowałyby w dłuższej perspektywie. Ogólnie sprawdźmy teraz, jak to brzmi. Brzmienie nie jest przesadnie głębokie, raczej wydobywające się z górnej części całego case'a, wyższe, płytkie, ale jest to też brzmienie, które jestem w stanie zaakceptować, a nawet polubić. Klawiatura jest w pełni programowalna, aplikacja obecna i można ją określić jako funkcjonalną, multimedia, makra, podświetlenie, skróty, chociaż ni w ząb nie pasuje ona do estetyki klawiatury. IF98 jest czysta, schludna, elegancka, owszem z podświetleniem RGB, ale to można zmienić, chociaż trzeba przyznać, biel wpada bardziej w taki kolorek różowy. Natomiast apka, no taka średnia, z designu, ale całe szczęście działa. Na pokładzie Anki Rollover są też skróty, co prawda bez sublegend, ale w instrukcji je wskazano. Zaczepię jeszcze o ergonomię. Przede wszystkim ta klawiatura jest naprawdę bardzo stabilna na biurku, ale w sieci znajdziecie łącznie z oficjalną stroną informację, że waży ona jakieś 1,5 kg. Nic z tych rzeczy. Położyłem oba egzemplarze na biurku, jest to okolice 1070 gramów, więc być może podawana jest masa z pudełkiem, ale jest to w tak niejasny sposób określane, że można dać się zmylić w każdym razie, kładąc samą klawiaturę na wadze. No jakoś tak wyszło, że 0,5 kg mi zabrakło, a idąc dalej, kąt nachylenia jest naprawdę bardzo w porządku, przy czym dolna krawędź pod dłonią moim zdaniem jest troszkę za wysoka. Podpórka pod nadgarstki zatem owszem opcjonalna, aczkolwiek jeżeli chcecie uzyskać 100% komfortu, to zwyczajnie bym ją zalecał i wówczas jest to komfort, który wraz z obecnym layoutem naprawdę można fajnie wykorzystać. Klawiatura jest odrobinę krótsza, ale nadal serwuje pełniutkie spektrum funkcji. Dla programisty, osoby, która chce te kilka centymetrów zaoszczędzić, ale nie wyobraża sobie pracy bez panelu numerycznego, fantastyczne doświadczenia. Tylko czy są to doświadczenia warte jakieś 700-750 zł? I tak, i nie. Powiem Wam wprost, w tej estetyce, w tej specyfice działania, w samym wykonaniu można się zdecydowanie zauroczyć. Jest to klawiatura przyjemna i jeżeli ktoś kupi sobie Junzi IF98, to podejrzewam, że w żadnym stopniu nie będzie tego żałował. Ale gdybyście dorwali przykładowo w czarny piątek tą klawiaturę za jakieś 600, może 650, 620, a może nawet bliżej 500
50 zł, no to wtedy będzie to naprawdę fair deal, ale zawsze jestem z Wami szczery, no i w tym wypadku też szczerości pewnie będziecie ode mnie wymagali, więc powiem wprost. Są konkurenci na rynku, przykładowo od Akko, mówię o serii 98, gdzie mamy i Bluetooth, i M2.4, więc jest to klawiatura bezprzewodowa, dla części z Was może to być naprawdę ogromna zaleta, dla mnie też by była. Kolejna sprawa, Keychron V5, klawiatura trochę tańsza, natomiast tam też dostajemy praktycznie zestaw, który jest mega, ale to mega dobrze dopracowany, więc słowem końca IF98 od Junzi na pewno nie ma się czego wstydzić, jest to bardzo fajnie zrealizowana technicznie klawiatura, ale jednocześnie miejcie z tyłu głowy, że są tańsze rozwiązania w layoutie 1800, godne polecenia, bądź też w podobnej cenie, które oferują troszkę inne spektrum funkcji, dajmy na to tą bezprzewodowość. I tak jak powiedziałem, jedna z tych klawiatur będzie do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursiku? Oczywiście być subskrybentem tego kanału, bo konkursy są zawsze dla subskrybentów, zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, no i w komentarzu napisać, dlaczego do Was ta klawiatura powinna trafić, po prostu. Ramy konkursowe macie w komentarzu, wróć w komentarzu też przypnę, ale przede wszystkim będą w opisie. Jest 37 minut po północy, mogę się delikatnie mylić i z tego co wiem, to powiedziałem w trakcie tego filmu gdzieś wcześniej IK98, a nie IF98, więc będę musiał to jeszcze naprawić. Nieistotne. Żegnam się, życzę Wam miłej reszty dnia, a my widzimy się już niedługo.